Wiesława, proszę powiedzieć nam, co się dzisiaj odbywa w tej mównicy. Spotykamy się na powiatowym turnieju tańca o puchar starosty powiatu oleśnickiego Zbigniewa Potyrały. 13. powiatowy turniej tańca, ale mam nadzieję, że niepechowy. Zgłosiło się 280 uczestników, ponad 40 podmiotów wykonawczych w kategorii szkoły podstawowe, gimnazje, szkoły ponadgimnazjalne. Były reprezentowane szkoły, ale również wszystkie szkoły tańca, które działają na terenie powiatu oleśnickiego, domy kultury, bardzo liczne reprezentacje, przekrój wiekowy naprawdę ogromny. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy się dobrze bawili. Przed nami wyniki obrad komisji konkursowej. Poznamy najlepszych tancerzy w kategorii, czyli liders, formacje, miniformacje na terenie całego powiatu. Mamy część zespołów, które no nie mogą już startować w przeglądach konkursowych, ponieważ uczestnicy no przekroczyli limit wiekowy, ale też zmieniliśmy regulamin po to, żeby ograniczyć możliwość występu solistów i duetów, bo bardzo często zdarzało się tak w poprzednich latach, że z dużej formacji, która liczyła kilkanaście osób, mieliśmy kilkunastu solistów. W związku z tym zmiany w regulaminie, ale myślę, że na korzyść, bo to, że impreza jest bardzo długa, nie znaczy, że jest zawsze udana. Myślę, że te 42 podmioty wykonawcze to jest tak w sam raz.